Uwaga przedsiębiorco, niedawno zapadł korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdzający, że dobro firmy i dobro pracowników jest ważniejsze od natychmiastowej zapłaty podatku. Jeśli natychmiastowa zapłata podatku mogłaby wyrządzić znaczną szkodę lub nieodwracalne skutki dla dobra firmy oraz pracowników, to wtedy dobro pracowników i dobro zachowania płynności finansowej firmy jest ważniejsze od interesu fiskusa. Przedsiębiorca, który uzyskał wyrok, pierwotnie dostał decyzję o konieczności zapłaty podatku na kwotę 30 tysięcy zł za okres 5 lat wstecz tytułem podatku od nieruchomości. Przedsiębiorca wniósł o wstrzymanie realizacji tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak ten nie przychylił się do wniosku przedsiębiorcy. Przedsiębiorca uzasadnił, że na skutek pandemii jego sprzedaż zmalała, a koszty, szczególnie koszty podatkowe, wzrosły. Naczelny Sąd Administracyjny jednak uznał, że decyzja ta mogłaby narazić firmę na utratę płynności finansowej oraz na utratę płynności finansowej jej pracowników. Naczelny Sąd Administracyjny również przychylił się do argumentacji przedsiębiorcy o tym, że na skutek pandemii jego sprzedaż zmalała i w sytuacji panującej aktualnie inflacji argumenty te nie wymagają dodatkowego udowodnienia.